Dobry wieczór. Moim gościem jest ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Można powiedzieć po prostu ksiądz Isakowicz-Zaleski, bo księdza wszyscy znają. A porozmawiamy o tym, co się dzieje na linii Watykan-Polska. Dwa lata temu papież Franciszek zapowiedział zniesienie i zniósł sekret papieski. Po dwóch latach okazało się, że w zasadzie, w praktyce nic się nie zmieniło. Papieska Komisja do Spraw Tekstów Prawnych wyjaśniła, nuncjatura powtórzyła, że ani polskie sądy, ani prokuratura, ani Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii nie dostanie żadnych dokumentów, które zostałyby już przekazane do Watykanu od polskich biskupów. Czy ksiądz jest tą decyzją, tą informacją, tym doniesieniem zaskoczony? Tak, jestem zaskoczony i to negatywnie, bo rzeczywiście papież Franciszek dokonał kilku ważnych kroków do przodu, mówiąc tak kolokwialnie, między innymi wprowadzając także kategorię bezbronnych dorosłych i podwyższając wiek ofiar do 18 roku życia. Natomiast tutaj tak jakby sam sobie zaprzeczał, bo ta procedura ogromnie skomplikuje relacje na linii poszczególne diecezje czy zakony katolickie, a władze państwowe i dochodzi do pewnego absurdu, bo jeżeli takiego czynu pedofilii dopuściłby się zwykły człowiek, czy to profesor wyższej uczelni, czy zwykły hydraulik, to nie ma żadnych tutaj jakichś obostrzeń, to znaczy skomplikowanych procedur. Natomiast gdy dokonuje tego duchowny, to trzeba aż pisać do Watykanu na drodze międzynarodowej poprzez noty dyplomatyczne, co automatycznie wydłuża ogromnie czas rozwiązywania tych spraw, i także powoduje, że wiele prokuratur po prostu nie będzie chciało tą drogą iść. Dodajmy jeszcze jeden element. Stolica Apostolska zapowiedziała nie tylko, że trzeba napisać, ale jeszcze dokładnie, precyzyjnie i odpowiednio taki materiał uzasadnić, bo jeśli on nie będzie wystarczająco precyzyjnie uzasadniony, to Stolica Apostolska po prostu tych dokumentów nie przekaże. No to jest ogromne pole do popisu dla prawników, którzy będą szukać najróżniejszych kruczków prawnych. Może będzie źle przecinek postawiony, może będzie nieodpowiedni akapit i to spowoduje, że de facto to jest tyle samo, co pisz na Berdyczów, czyli prokuratury polskie nie będą mogły w pełni uzyskać tego, albo będzie to tak skomplikowane, że zniechęci, i myślę, że właśnie o to chodzi, żeby zniechęcić do występowania na tę drogę. Księże, ale jedna z osób skrzywdzonych napisała nawet do mnie dzisiaj, dokładnie dzisiaj, taki list pisząc, czuję się oszukana przez papieża Franciszka. Papież Franciszek złożył pewną obietnicę i można powiedzieć jej nie dotrzymał, a przynajmniej jego pracownicy jej nie dotrzymali, odchodzę z kościoła. Takich głosów jest coraz więcej. Część z ludzi czuje się zwyczajnie, niestety trzeba to powiedzieć bardzo jasno, przez papieża oszukanych. Ja dzisiaj miałem rozmowę z jednym ze starszych księży, który dokładnie to samo powiedział, że on w swoim doświadczeniu życiowym nie spotkał się jeszcze z taką sytuacją, żeby papież coś obiecywał, robił nadzieję, a później tak gwałtownie się wycofywał. I powiedział coś, co dla mnie jest szokujące, ale myślę, że jest to również i moja opinia, że za tego pontyfikatu żadnego przełomu nie będzie. Przy całym szacunku do dokonań papieża Franciszka nie ma szansy na zmianę mentalności i działania urzędów watykańskich. No, część z obserwatorów mówi w ogóle, że ta decyzja Papieskiej Rady do Spraw Prawnych, no to jest efekt bardzo silnej walki wewnątrz Watykanu. Walki tych, którzy chcą oczyszczenia, jak na przykład arcybiskup Scicluna i sprawiedliwości wobec skrzywdzonych i tych, którzy go nie chcą. No przypomnijmy, że arcybiskup Scicluna nieprzypadkowo od jakiegoś czasu nie jest już w Watykanie, tylko pracuje na Malcie, bo jak sam powiedział, naraził się zbyt wpływowym osobom w Watykanie, żeby móc tam dalej robić to, co robił, a wiemy, że akurat on robił to bardzo dobrze i bardzo radykalnie. No tak, ale to tym bardziej dla młodego pokolenia albo dla każdego z katolików świeckich może być powodem zniechęcenia, no bo kogo na dobrą sprawę obchodzi to, że będą jakieś walki frakcyjne w Watykanie. W końcu Watykan to jest wspólnota wszystkich ludzi ochrzczonych, myśląc o Kościele i Watykan jako głowa Kościoła.
i może to spowodować, że wiele osób powie, no tej instytucji, w tej instytucji nie da się uzyskać sprawiedliwości i skutki tego będą okropne, bo rzeczywiście będzie to argument dla wielu osób, żeby wystąpić bądź przejść do lefebrystów, czy też w inny sposób wyłączyć się z tej wspólnoty. I myślę, że to jest o wiele poważniejsze niż to, czy zostanie naruszony ten czy inny paragraf. Nie mogę jeszcze nie zadać pytania o to, dlaczego tak naprawdę wobec Polski zastosowano taką zasadę? Bo przypomnijmy, kiedy francuski episkopat powołał w 2018 roku swoją komisję niezależną, to ona otrzymała wszystkie dokumenty. Jak Amerykanie proszą o takie dokumenty, to dostają je, można powiedzieć, błyskawicznie. Czy to nie jest trochę tak, że po prostu i Amerykanie, i Francuzi pokazali, że potrafią się o te dokumenty upomnieć. Jak trzeba, to przyjeżdża policja, wkracza do kurii, zajmuje komputery, zajmuje dokumenty, stawia przed sądem, jak trzeba, to nawet biskupa. No i wobec nich w związku z tym dokumenty są wydawane. W związku z tym, że Polska tego nie robi, no to można nam powiedzieć, nic nie dostaniecie. No tak, to jest wypadkowa wielu dramatycznych sytuacji, między innymi sojuszu ołtarza stronem, ale również tego, że Polska jest ciągle odbierana jako ojczyzna papieża Jana Pawła II, który oczywiście miał niesłychane zasługi dla Kościoła, jest świętym, jest wielkim człowiekiem, natomiast z pewnych względów nie chce się tknąć. I tutaj powiem też może rzecz, która już powinna dawno paść, że przy tym składzie episkopatu, zwłaszcza prezydium episkopatu, nie ma najmniejszych szans, bo gdyby cokolwiek próbowano zrobić, to najpierw cofnięto by się do sprawy arcybiskupa Peca, za którą jest odpowiedzialny choćby wiceprzewodniczący episkopatu, tuszowania tych spraw, czyli episkopat musiałby sam siebie najpierw ocenić, co zrobił negatywnie, i dla niego taka komisja jak we Francji, która rzeczywiście jest wielkim wydarzeniem pozytywnym, no w Polsce by obaliła pewne mity, natomiast nie będzie tutaj chęci do podjęcia takich działań, bo to widać także w innych nawet sprawach nie dotyczących pedofilii, że ten syndrom oblężonej twierdzy, niechęci do kontaktu nie tylko z władzami państwowymi, ale także choćby ze stowarzyszeniami ludzi świeckich, katolików, no jest ogromny i myślę, że to jest kryzys, który się będzie pogłębiać, niestety. Teraz rozstajemy się ze słuchaczami radia RMF FM, ale zostajemy w mediach społecznościowych, a także w radiu RMF 24 i na stronie rmf24.pl, a przypomnę, naszym gościem jest ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Zaczął już ksiądz mówić o komisji całkiem niedawno, bo w ubiegłym tygodniu komisję swoją powołał Kościół w Portugalii. Do końca 2022 roku, czyli tego roku, ma ona przygotować raport dotyczący skali wykorzystania seksualnego przez duchownych nieletnich w latach od 1955 do 2021 roku. Biskupi hiszpańscy w czasie wizyty ad limina powiedzieli, że oni powołają nie jedną, ale kilkadziesiąt komisji diecezjalnych, tak żeby ofiary mogły się zgłaszać bezpośrednio do swoich diecezji. Kiedy możemy zdaniem księdza liczyć na to, że polski Kościół w całości powoła jedną komisję, albo każda diecezja i każde zgromadzenie zakonne powoła swoją? No myślę, że to raczej w najbliższej przyszłości się nie stanie. To znaczy, dopóki władzę trzymają, no mówiąc tak kolokwialnie, ci, którzy mają wiele do stracenia i ta komisja mogłaby im wytknąć błędy, to tego nie zrobią. Więc tutaj nie było szansy 15 lat temu na autolustrację, czyli samodzielne rozliczenie się z tą sprawą. W tym roku, w tym czasie, po 15 latach od lustracji mamy niemożliwość autooczyszczenia, samooczyszczenia, kto woli, Kościoła z tych grzechów pedofilii, jak i innych grzechów ciężkich. Myślę, że to jest sytuacja no, bez wyjścia, bez Watykanu. To nie powstanie. Natomiast ja dam jeden przykład tutaj z Polski. Byłem przesłuchiwany kiedyś, no nie powiem w jakim mieście, w sprawie ukrywania pedofilii przez arcybiskupa, długotrwałych działań negatywnych. I kiedy przesłuchiwała mnie pani oficer policji,
która wcześniej pracowała w służbach specjalnych, powiedziała mi, że ona ma dość tej zabawy z kurią i tak oczywiście trochę przez humor czarny, że ona by skrzyknęła kolegów z tej brygady antyterrorystycznej i wjechali nad ranem do kurii i wtedy by dopiero mogli te dokumenty przejrzeć. I to jest też taka sytuacja rozpaczliwa, że ci większość policjantów, prokuratorów chce tą sprawę rozwiązać, natomiast jest kompletnie sparaliżowana, bo później to idzie na linię dyplomatyczną, przepychanie dokumentów w jedną i drugą stronę, no jeszcze politycy, którzy też nie chcą konfliktu z Kościołem i de facto nie da się tego poznać tej prawdy. Powiedział ksiądz, że większość policjantów uczciwych czy prokuratorów chciałby takiego załatwienia. To ja zadam pytanie, a większość księży, większość duchownych rzeczywiście chciałaby, żeby kiedyś do jakiejś kurii wjechała brygada antyterrorystyczna i wyniosła z niej dokumenty? Oczywiście jest coraz więcej duchownych, którzy mają tego powyżej uszu, bo oni są w szkole, uczą lekcji religii, są proboszczami, są wikarymi i oni widzą, co ludzie myślą, jakie jest podejście. Niestety ci, co podejmują decyzje, nie są w szkole, nie uczą religii, nie są proboszczami, nie mają kontaktu z ludźmi świeckimi i oni żyją w tej zamkniętej twierdzy i do nich to po prostu nie dociera. Dzisiaj wspomniany duchowny, z którym rozmawiałem, przez 30 lat pracował w Anglii i powiedział, że w Anglii już dawno, po tym straszliwym kryzysie, jaki był także w Irlandii, sami duchowni dążą do rozwiązywania tych spraw. No w Polsce w tej chwili nie ma do tego nastroju, chociaż myślę, że coraz większa grupa duchownych wie, że to jest być albo nie być Kościoła, jeżeli tak masowo odchodzi młodzież. Właśnie między innymi z powodu tych skandali. Powiedział ksiądz, że ci, którzy decydują, rozumiem, że chodzi o biskupów, a przynajmniej o ich część znaczącą, nie wiedzą, co się dzieje. No ale myślę, że sondaże to akurat śledzą. Całkiem niedawno Ipsos przyniósł taką informację, że dla całych 2% Polaków autorytetem są polscy biskupi. No to nawet ksiądz z sąsiedniej parafii, czy z mojej parafii, to już jest 14% jest autorytetem. No przynajmniej tyle powinni biskupi zauważyć, że ten kompletny brak wiarygodności, milczenie w tych sprawach, bo wypowiada się w zasadzie wyłącznie arcybiskup Wojciech Polak, to trzeba zupełnie jasno powiedzieć, wśród biskupów, nawet rzecznik prasowy konferencji episkopatu się nie wypowiada, że to milczenie prowadzi do tego, no, że już dla 2% są autorytetem. Można powiedzieć, że można jeszcze niżej, ale już to już jest dość trudne. Myślę, że episkopat absolutnie nie przejmuje się słupkami sondażowymi, dlatego że oni mają dożywotnie utrzymanie w wigilii opierunek, mówiąc tak kolokwialnie, przejdą spokojnie na emerytury, będą żyli w rezydencjach. Są to często ludzie w wieku 70 lat i więcej, którzy nic już nie muszą wymagać i od siebie, i od innych. Więc myślę, że tu tylko gwałtowna zmiana mogłaby doprowadzić, ale też, co jest bardzo przykre, także konsekwencje prawne, bądź konsekwencje finansowe, ale nie takie, że to parafie się będą musiały składać na odszkodowanie, tylko że jednak to uderzy po kieszeni tych, którzy konkretnie dokonali zaniedbań. No ale ja obserwuję od wielu lat sprawę arcybiskupa Wiktora Skworca w Katowicach. Nie ma siły na to, żeby cokolwiek się tam zmieniło. Arcybiskup sam się ocenił, sam sobie wydał dekret, Kuria Krakowska go poparła w tym wszystkim, ma koadiutora, nic nie robi i żyje sobie spokojnie, ale dokonał rzeczy okropnych, bo przez niego były kolejne ofiary tych dwóch księży, których on ukrywał, wysyłał na Ukrainę. Więc ponosi ogromną odpowiedzialność moralną, natomiast żadnych konsekwencji finansowych, prawnych, żadnych nie ponosi. Ksiądz ocenia bardzo tak łagodnie, mówiąc o tym, że tak biskupi tak łatwo mają. Oni sami oceniają to zupełnie inaczej. Kilka miesięcy temu, w czasie wizyty ad limina, arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, wyjaśniał, że to właśnie ci ukarani biskupi, ci, którzy nie mogą wjechać do swojej diecezji, którzy nie mogą sprawować publicznie tam mszy świętych, to mają gorzej niż pedofil, bo on odsiedzi 5 lat, to jest dosłowny cytat, on odsiedzi sobie 5 lat w więzieniu, wyjdzie,
a ci biedacy skazani są dożywotnio. I co ciekawe, od momentu tego spotkania, chociaż toczą się kolejne sprawy polskich biskupów, żaden nie został ukarany, więc nie jest wykluczone, że ten dramat polskich biskupów rzeczywiście wzruszył jakieś serca w Watykanie. No tak, ja rozumiem doskonale tą ironię w głosie pana redaktora, ale sam też mam taki wisielczy humor w tej sprawie, bo rzeczywiście moim zdaniem nie zmieni to. Dopóki ksiądz biskup będzie miał swoją rezydencję bądź skromne mieszkanko 10-pokojowe, to nie zmieni się. On nie ponosi za to odpowiedzialności. Co gorsze, będą ponosić odpowiedzialność wierni, no bo skąd się znajdą pieniądze na odszkodowania? Znajdą się z kieszeni zwykłych wiernych, którzy chodzą do kościoła, bądź będzie sprzedawany majątek, który jest kiedyś był podarowany przez wiernych kościołowi. Dlatego myślę, że tutaj nie ma co liczyć na zmianę, natomiast na pewno zmieni się mentalność znacznej części osób. Jedni odejdą, ale ci, co zostaną, jednak nie będą już tacy łaskawi na zasadzie, że to nie tylko chodzi o sondaże, ale także o podejście do wielu spraw. Znaczy krytyczność do episkopatu będzie o wiele większa niż w tej chwili. Jeśli chodzi o pieniądze, to mnie bardzo boli, bo jestem księdzem. Jeśli chodzi o pieniądze, to Stolica Apostolska, odnosząc się do pytania episkopatu Francji, skąd ma wypłacać odszkodowania, jasno powiedział papież i jasno powiedziała Stolica Apostolska, te pieniądze nie mogą być stacy, mówiąc zupełnie wprost. Macie po pierwsze obarczyć kosztami finansowymi sprawcę i tych, którzy go tuszowali, czyli ewidentnie chodzi o majątek prywatny sprawcy i biskupa, a później ewentualnie sprzedawać majątek stały. Natomiast stacy tych pieniędzy brać nie można. To jest jednak dość jasna deklaracja Stolicy Apostolskiej. Czy taka sama będzie w Polsce, tego oczywiście nie wiemy, ale można powiedzieć, że wskazówka jest jasna. Tak, ale tutaj nuncjusz papieski, nawet jak ogłasza w Polsce, że jakiś biskup ma coś wpłacić na fundację świętego Józefa, to nie wiemy, czy to jest 100 zł, czy 100 tysięcy, czy to jest jednorazowe, czy wielokrotne wpłaty co miesiąc. Więc również nuncjusz papieski zagmatwał tą sprawę w tym znaczeniu, że nie wiemy nawet, jak te kary finansowe ewentualne wobec biskupów, którzy zaniedbali te sprawy. Natomiast znam to już z autopsji, że niektóre diecezje albo już sprzedały domy rekolekcyjne, które kiedyś zostały podarowane przez kogoś, prywatne darowizny, albo już się przygotowują do tego. Także to na pewno nie uderzy bezpośrednio w kieszeń na przykład emerytowanego biskupa, który dokonał tych zaniedbań. A zdaniem księdza będą bankructwa polskich diecezji, tak jak w Stanach Zjednoczonych? Obawiam się, że tak, ale one w ostatnim... Wszystko może być sprzedane poza rezydencją biskupa. I to jest właśnie najgorsze w tym wszystkim, że będą straty dla wiernych, którzy stracą, no bo na przykład domy katechetyczne czy domy parafialne zostaną sprzedane, tak jak ostatnio już dom rekolekcyjny w jednej z diecezji, natomiast nie zostaną w żaden sposób naruszone majątki i to jest źle. Natomiast chcę jeszcze jedną rzecz podkreślić, że to nie dotyczy tylko i wyłącznie pedofilii. To dotyczy różnych trudnych spraw, gdzie Kościół dba o dobre samopoczucie sprawcy, natomiast nie ma tej empatii do ofiar. I myślę, że to jest dla mnie bardziej zaskakujące niż decyzje papieskie, że ofiary są, rodziny są ogromne traumy i tak na dobrą sprawę ja nie słyszałem poza sporadycznymi przypadkami, żeby ksiądz biskup na przykład udał się do rodziny ofiary i z tą ofiarą rozmawiał, albo ze współmałżonkiem, albo w ogóle okazał empatię, bo ja wiem o tym, że wielu tym osobom nie zależy tylko na pieniądzach. One nieraz są potrzebne na terapię, ale im chodzi o to, żeby oni się poczuli, że przełożony tego duchownego przychodzi do niego, zaprasza, rozmawia. Nie jest to tylko takie trele morele, tylko to jest autentyczne spotkanie się ojcowskie. No bo przecież biskup jest ojcem diecezji. Skoro ksiądz mówi o empatii, to ja nie mogę nie zadać pytania o tą sytuację z diecezji bielsko-żywieckiej, gdzie ewidentnie nie tylko empatii,
ale też jak się zdaje takiego zupełnie fundamentalnego wyczucia zabrakło. Prawniczka Curie zadała wprost pytania w odpowiedzi na pozew, czy osoba jest homoseksualna, czy nie czerpała korzyści i przyjemności z wykorzystania seksualnego, które dokonywało się, przypomnijmy, od 12 roku życia. Curie wprawdzie takim bezimiennym oświadczeniem przeprosiła, znaczy tam jest prawdziwe słowo przepraszamy, ale podpisane jest przez Centrum Informacji i Mediów Diecezji Bielsko-Żywieckiej, więc nie wiadomo, kto przeprasza, ale żadnych konsekwencji wobec osób, które ten dokument napisały, podpisały, zaakceptowały, nie wyciągnięto, chociaż sama Curie przyznała, że niektóre z pytań były, no tak łagodnie rzecz ujmując, skandaliczne. Tak, no jest to bardzo przykry dla mnie jeszcze osobiście, bo ksiądz biskup jest moim kolegą ze studiów i nie rozumie, dlaczego tak postąpił, bo znałem go od bardzo dobrej strony w wielu sprawach innych. No niestety to jest pewien syndrom korporacji, że może być ktoś bardzo uczciwy i mieć inne poglądy, ale wchodząc do tej korporacji nagle się staje kimś jakby innym. Zwłaszcza, że ostatnio od księży z tej diecezji słyszę argument, że ta pani prawniczka dlatego była dobra, bo wybroniła osobę, która pod wpływem narkotyków na pasach zabiła dwoje dzieci. Oczywiście prawnik ma prawo i obowiązek bronić największego mordercę i to nie jest zarzut pod adresem, broń Boże, pani prawnik, tylko argumentacja, że jak ktoś był świetny i wybronił osobę, co zabiła dwoje dzieci, to znaczy, że wybroni naszego księdza. No to już jest taka mentalność, że no rzeczywiście tutaj może ta pani oficer, o której wspomniałem z policji, lepiej byłoby, żeby brygada wjechała do Curie i to rozwiązywała, niż zajmowanie się takimi zawiłymi niuansami, dlaczego wybiera się takiego, a nie innego prawnika. I to przeprosiny, moim zdaniem, to nie są żadne przeprosiny, to jest takie tylko dlatego, że był krzyk medialny, to w ogóle to zostało wymuszone. Jutro przypada, o tym ksiądz pisze na swoim blogu, przypada 27. rocznica zaginięcia Roberta Wójtowicza, studenta i członka krakowskiego duszpasterstwa akademickiego przy parafii świętego Maksymiliana w Mistrzyjowicach. Ta sprawa wciąż jest niewyjaśniona. Wciąż są pytania odnośnie do kościoła w Krakowie. Czy kościół krakowski, no, wobec którego trzech duchownych, przynajmniej pewne podejrzenia, pytania są formułowane, w jakikolwiek sposób do tej sprawy się odnosi? Przede wszystkim oczywiście nie wiemy, co się stało z tym studentem, który był bardzo aktywnym animatorem, tak to można określić, duszpasterstwa akademickiego w kościele w Mistrzyjowicach, Nowej Hucie. Był bardzo mocno związany z jednym z księży, i to był jego taki przewodnik duchowy i działania Archiwum X policji, zresztą bardzo dużo policja w tej sprawie zrobiła, wskazały, że trzech duchownych, tym ów duchowny, który był takim przewodnikiem duchowym, wie, gdzie jest ciało, bo ojcu, który żyje, nie chodzi nawet o to, kto zabił, czy co było przyczyną śmierci, tylko gdzie jest to ciało i żeby mógł tam się nad tym grobem pomodlić. I teraz jaka jest sytuacja? Curie znowu pod wpływem publikacji medialnych wydała takie oświadczenie, że chce współpracować i nic się nie dzieje. Czyli no wprost, no, nie słyszałem, żeby ktokolwiek z władz kościelnych na przykład udał się do tej rodziny i z tą rodziną chciał rozmawiać. Jednym słowem, ksiądz, chcę powiedzieć słowa, ale właśnie brakuje tych słów, że przyjście przedstawiciela biskupa, a nawet tych trzech księży do rodziny ofiary jest ważniejsze niż nawet wyrok sądowy, bo oni wtedy, patrząc w oczy temu ojcu, ci trzej księża, mogą powiedzieć na przykład, że są niewinni. Też trzeba taką sprawę założyć, ale nie ma tego kontaktu, odbijanie piłeczki ping-pongowej. Ani poprzedni metropolita, ani obecny też się nie pofatygował, żeby rozmawiać z tą ofiarą. I teraz jest pytanie, dlaczego?
co właśnie jest ukrywane. Więc jeżeli rodzą się wątpliwości, to właśnie dlatego, że Kościół tak postępuje, jak postępuje. Niestety. Może nic nie jest ukrywane. Naszym gościem był, a może coś jest, a może to po prostu kompletny brak empatii. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, po prostu ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, tak bym najchętniej przedstawił, ale można też powiedzieć, nieformalny rzecznik praw pokrzywdzonych w Kościele w Polsce był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.